Ustąpcie szatańskie najazdy. Przyczyna to ze mną człowiek każdy, że choćby i piekło powstało, całe się na mnie zbuntowało, nie zginę. Gdy mi jest Józef ulubiony, obrońcą od każdej złej strony, on mnie swej nie puści opieki i zginąć mi nie da na wieki, po zgonie. Drodzy współbracia w kapłaństwie, księże proboszczu tej szacownej kołobrzeskiej bazyliki konkatedralnej wraz ze swoimi współpracownikami, wspólnoto kapłańska kołobrzeskiego dekanatu, osoby życia konsekrowanego, drogie siostry Felicjanki, czcigodni przedstawiciele parlamentu, samorządu, siostry i bracia obecni tu w Bazylice Kołobrzeskiej i łączący się z nami za sprawą dobrodziejskiego przekazu internetowego, telewizyjnego. Rozpoczęliśmy od tych brzmiących archaicznie, ale tylko pod względem formy, zaś niezwykle aktualnych słów ze starej pieśni sławiącej dzisiejszego patrona, świętego Józefa, jako orędownika sprawiedliwego pokoju. I dzisiaj, gdy włączamy się w ten dzień dedykowany świętemu Józefowi, oblubieńcowi Najświętszej Marii Panny, w europejską modlitwę nazwaną łańcuchem eucharystycznym, jeszcze bardziej w świętym Józefie odnajdujemy i znak, i nadzieję, i przynaglenie do tego, by ta modlitwa była głęboka, by nie tylko była wołaniem o pokój w Ukrainie, by była także okazją do odkrycia tego, jak dramatyczne są te ostatnie dziesięciolecia i nie tylko w tej części Europy, ale w wielu częściach świata trwa wiele krwawych i niekończących się wojen, ale byśmy jeszcze bardziej zrozumieli, zgromadzeni na tej modlitwie, pełni dobrego pragnienia i szczerych życzeń wobec naszych wschodnich sąsiadów, że wszelki niepokój, także wojny, biorą się z nieporządku w ludzkim sercu. Dzisiaj więc, gdy przychodzi nam podejmować tę modlitwę, chciejmy jeszcze bardziej otworzyć nasze serca, nasze umysły na ten Boży ład, aby przypadkiem nie było nam dane modlić się o pokój dla świata, samemu go nie mając w swoim wnętrzu. Wszyscy, jak tu zgromadzeni jesteśmy, osoby duchowne, konsekrowane, wierni świeccy, jesteśmy wpierw powołani do tej refleksji nad sobą, byśmy przypadkiem, co tak bardzo odkrywamy głęboko w czasie Wielkiego Postu, nie byli jak te niewiasty jerozolimskie, które użalały się nad losem Jezusa, że jest odrzucony, srodze umęczony, wygnany na drogę krzyżową, a potem za chwilę uśmiercony, ale nie widziały w tym swego udziału, bo jak mówi tradycja, wśród krzyżujących go byli także ich synowie. Dzisiaj więc tej refleksji nadajmy bardzo poważny ton, nie smutny, ale poważny, w znaczeniu odważny, zmierzający się nie tylko z problemami świata, ale i każdego z nas. Pomaga nam w tym w pierwszym rzędzie liturgia słowa, bogata i obfita, jak przystało na uroczystość dedykowaną świętemu Józefowi, po Maryi dla nas, niezwykłym, świętym wyznaczniku drogi chrześcijańskiej, ale także i świętym rodzącym nadzieję, że tak jak zaopiekował się świętą rodziną, tak i zaopiekuje się każdym z nas, jak śpiewamy w tej przytoczonej przeze mnie starej polskiej pieśni ku czci świętego Józefa. To właśnie dlatego święty Józef chyba przoduje w różnego rodzaju tytułach, patronatach różnym środowiskom. Głównie jest patronem Kościoła, wspólnot kościelnych, zakonnych. Przypomniał nam o tym papież Franciszek, gdy dwa lata temu ustanowił nie pierwszy raz w historii Kościoła rok
świętego Józefa, a wcześniej papie, ojciec święty Benedykt XVI zwrócił naszą uwagę na niezwykłą rolę oblubieńca Najświętszej Marii Panny i orędownika Kościoła, gdy wprowadził go na powrót do liturgii eucharystycznej. W tym pomaga nam ta liturgia słowa, nade wszystko jeszcze bardziej podkreślając cnoty świętego Józefa, choć czyni to posługując się daleko idącymi aluzjami, bo jak wiemy w Ewangeliach o świętym Józefie niewiele. Mówią niektórzy egzegeci, że głównie z tego powodu, że jego rola była tak przejrzysta, tak oczywista i tak jasna, że nie trzeba używać wielu słów. Sprawiedliwość Józefa polegała na tym, że we wszystkim chciał pełnić wolę Boga i być wierny Jego przykazaniom. W tej perspektywie rozpatrywał też sprawy brzemienności Maryi. Nie chciał, by stała się jej jakakolwiek krzywda, ale jednocześnie pragnął być wierny żydowskiemu prawu. Bóg wejrzał na jego sprawiedliwość i dał mu konkretne rozwiązanie. Powiedział: nie oddalaj, ale przyjmij swoją małżonkę. Choć ta rada przyszła we śnie, Józef nią nie wzgardził. A jak wygląda nasza sprawiedliwość przed Panem? Dziś, gdy modlimy się o nią dla świata, dla udręczonej, umęczonej wojną Ukrainy, czy na wszystko, co czynimy, patrzymy z perspektywy Bożej woli i przykazań? Jakie są nasze intencje, motywacje i przekonania? Józef nie chciał działać po swojemu, nie upierał się przy swoich racjach. Uczy nas, by swoje ambicje, uczucia, odczucia i decyzje podporządkować Bogu, i nie jest to jakaś ślepa, fałszywa uległość, ale jest to decyzja budowana na ogromnym przekonaniu, że Bóg nie chce niczego innego, jak tylko Jego dobra. Oto niezwykłe dziedzictwo świętego Józefa. Czy jest nam bliskie? Zanim będziemy więc modlić się o sprawiedliwy pokój, musimy wpierw zapytać siebie samych. Czy widząc wojny, dostrzegamy, że ich podstawą jest nie tylko niepokój w ludzkich sercach, ale też i niesprawiedliwość tak zwanego prawa, relacji międzynarodowych, różnego rodzaju układów, które bardziej są hołdowaniem bezprawiu, aniżeli prawu? Gdy rozpoczęła się przed ponad rokiem wojna w Ukrainie, lamentował zachodni świat, mówiąc, że wolny świat został zaatakowany. I te lamenty polityków Zachodu stały się symptomatyczne, stwierdzając jeszcze bardziej chorobę, którą można nazwać właśnie wolną, którą można określić reakcję zachodniego świata. Rzeczywiście, świat zachodni okazał się wolny, powolny, a reakcje tego zachodniego świata po dzień dzisiejszy budzą złość i niezrozumienie. Deklaracji jest owszem wiele, konkretów bardzo mało. Do tego w wielu wypadkach staje się Ukraina bardziej dla wielu polem doświadczalnym, aniżeli miejscem niesienia pełnej troski, pomocy. To także czujemy na poziomie wartości, gdy na przykład z niektórych stron płyną obietnice pomocy pod warunkiem zawieszenia wierności prawu naturalnemu, czy też odrzuceniu dekalogu. Niektóre środowiska wprost warunkują swoją materialną pomoc potrzebą takich deklaracji ze strony ukraińskiego państwa. Widzimy więc, że nie tylko wojna ta pokazuje, jak w soczewce złość i agresję napadającego, ale także pokazuje przewrotność tych, którzy rzekomo chcą wesprzeć, pomóc. Wiemy doskonale, znając możliwości współczesnego świata, że można byłoby ten konflikt zażegnać w pierwszych jego dniach, ale uwikłanie
w interesy, różnego rodzaju materialne konfiguracje, spekulacje sprawiają, że ostatecznie, jak często w historii bywa, cierpi naród. Może właśnie dlatego tak ten wolny świat nie chce dopuścić do dyskusji, do rozważań o tym, czym, albo lepiej, kim naród jest. Łatwiej dokonywać swoich układanek, paktów, kiedy społeczeństwo nie jest narodem, nie ma świadomości swojej tożsamości, swych korzeni, wtedy łatwiej wydawałoby się jest zarządzać tymi, którzy taką społeczną tkankę stanowią. Ale oto staje się dla nas na wielu różnych odcinkach Ukraina przykładem tego, co tak naprawdę pomaga, nawet w dużym osamotnieniu i pozostawieniu samemu sobie, co tak naprawdę staje się wartością. W czasie ostatnich bierzmowań ubiegłego roku, spotkań z młodymi ludźmi tu w Polsce, gdy stawaliśmy naprzeciwko młodych ludzi w zupełnie zgoła odmiennych uwarunkowaniach niż ich rówieśnicy w Ukrainie, którzy walczyli o własne życie, musieli uciekać z bombardowanych, zburzonych domów albo zmagać się ze śmiercią własnych rodziców, ojców zwłaszcza. Gdy stawałem naprzeciwko młodych ludzi, którzy mieli zupełnie inne, po ludzku mniejsze problemy, trudno sobie radzili z epidemią, jej konsekwencjami, nie mieli problemów tak wielkich, a w rzeczywistości brzemię, z jakim znosili te dużo mniejsze problemy, było jeszcze większe. Alarmują psychologowie, pedagodzy, socjologowie, mówiąc o kondycji młodego polskiego pokolenia. Choć żyjemy w pokoju i wielokrotnie w dobrobycie, to jednak wydawało się, że młodzi ludzie naszej rzeczywistości doznali większej eksterminacji, aniżeli ci, którzy cierpią za wschodnią granicę wojny. I wtedy przywoływałem świadectwo młodej Ukrainki z Mariupola. Dziewczyny, która mając kilkanaście lat, wykrzyczała rosyjskim agresorom to, co czuło jej serce. Mówiła: możecie napaść na nasz kraj, możecie zbombardować nasze miasta, zniszczyć nasze domy, ale nie odbierzecie nam miłości do ojczyzny i wiary w Boga. To świadectwo kilkunastoletniej dziewczyny było piorunujące. Chociaż dla nas, chrześcijan, zakorzenionych w wierze, nie było ono odkryciem, ale na pewno przywołaniem tego, co przez minione wieki i pokolenia istnienia chrześcijaństwa, ludzi chrześcijaństwa kształtowało, a o czym może wielu z nas zapomniało. I właśnie dlatego nawet epidemia, dużo mniej straszna niż wojna, stała się dla nas wyzwaniem, z którym wielu sobie po prostu nie poradziło. Nie tyle nie przeżywszy jej fizycznie, raczej nie przeżywszy jej psychicznie czy duchowo. Są to wydarzenia trudne. Modlimy się o sprawiedliwy pokój dla Ukrainy, ale też nie załamujemy rąk, nie poddajemy się, może też zachęceni słowami tej kilkunastoletniej mieszkanki Mariupola, po to, by jeszcze bardziej odkryć, że im trudniejszy czas, tym bardziej można zrozumieć, co tak naprawdę w życiu się liczy. Jak niezwykle wielką siłą jest miłość do ojczyzny i wiara w Boga. Czy mamy ją właśnie na takim poziomie? W te dni tu, w Kołobrzegu, przywoływaliśmy drugie zaślubiny z morzem. Te pierwsze odbyły się na początku minionego stulecia w Pucku, gdy generał Haller stanął nad morzem i wrzucił rodowy pierścień, ślubując na Boga miłość ojczyźnie. Trochę inne okoliczności były tych zaślubin z 45 roku ubiegłego stulecia. Dzisiaj staramy się je w innym świetle odczytać, ale jedne i drugie były zaślubinami z morzem, z ojczyzną, dokonywanymi na fundamencie wiary. Nie jakichś bezideowo brzmiących haseł, ale na fundamencie wiary. Więc dzisiaj, gdy prosimy o
W intencji modlimy się o sprawiedliwy pokój na Ukrainie. Chciejmy, drodzy siostry i bracia, odkryć te już dawno odkryte, a może przez nas czasami zapomniane albo odłożone na bok fundamenty. Przypomniała nam o nich młoda Ukrainka, przypominają nam przywołane w te dni wydarzenia, zaślubin z morzem, tu jeszcze bardziej nadając nam, mieszkańcom polskiego Pomorza, te historyczne korzenie, że można budować sprawiedliwy pokój, a także wtedy, gdy jest zagrożony, o nie walczyć, gdy ma się w sobie miłość do ojczyzny i wiarę w Boga. Dlatego napawa niekiedy lękiem, napawają lękiem różnego rodzaju starania, jak chociażby te, gdy w niejednych formacjach mundurowych chce się usunąć z dotąd kształtujących sumienia i bohaterstwo ludzi hasła Bóg, honor, ojczyzna, już nie tylko Bóg, ale i ojczyzna, ale i honor. To właśnie z tego powodu dzisiaj mamy okazję do pewnej redefinicji naszej miłości do ojczyzny, kształtu naszej wiary w Boga. Napawa przerażeniem radość niektórych publicystów czy ludzi z życia publicznego, którzy z radością obwieszczają, że w wyniku epidemii albo jeszcze innych czynników mniej ludzi w kościele, mniej zainteresowanych katechezą, więcej wypisujących się z kościoła. Przypomnę raz jeszcze słowa młodej Ukrainki, którą zachwycali się nawet celebryci wcześniej namawiający do wypisywania się z kościoła czy z religii. Możecie napaść na nasz kraj, zbombardować nasze miasta, zburzyć nasze domy, ale nie odbierzecie nam miłości do ojczyzny i wiary w Boga. Święty Józefie, szczęśliwy, kto sobie, Ciebie za patrona ma i opiekuna. Niechaj się niczego nie boi, bo święty Józef przy nim stoi, nie zginie. Przeto Cię upraszam serdecznie, Józefie, bym mógł żyć bezpiecznie, a w końcu lekkie miał skonanie i grzechów swoich skasowanie przy śmierci. Te ostatnie wersety przywoływane dzisiaj obok tekstów biblijnych pieśni polskiej sławiącej świętego Józefa niech będą dla nas zachętą do gorliwej modlitwy o sprawiedliwy pokój na świecie, w Ukrainie, ale także i w naszych sercach, w naszych domach, w naszej ojczyźnie także. Amen. Kilka słów podziękowania. Bardzo dziękuję księdzu biskupowi Zbigniewowi za to, że przybył do nas, aby się modlić w tak ważnej intencji, nie tylko dla Ukrainy, ale i dla naszej ojczyzny i całego świata z całego serca. Dziękuję księże biskupie za przewodniczenie naszej modlitwie i za skierowane do nas słowo. Dziękuję wszystkim moim współbraciom kapłanom, dziękuję siostrom. Dziękuję wam wszystkim, bracia i siostry, za waszą obecność. Dziękuję za wspólną modlitwę, również tym, którzy modlili się, łączyli się z nami duchowo poprzez transmisję internetową, a ponadto za chwilę, wkrótce, relacja z tej dzisiejszej uroczystości będzie też dostępna na naszej stronie internetowej. Także można przekazać tym, których z nami nie było, że mogą wejść na stronę i tam jeszcze raz to przeżyć. Tak jak wszyscy wiemy, dzisiaj jest uroczystość świętego Józefa. Jest z nami nasz drogi senior, ksiądz prałat Józef, który w tym roku ma szczęście, bo aż 2 dni świętował, wczoraj 19 tradycyjnie, a dzisiaj liturgicznie drugi dzień. Ale jemu się to należy. Księże prałacie, w imieniu wszystkich kapłanów składam serdeczne życzenia Bożego błogosławieństwa, wszelkich łask, zdrowia, opieki patrona świętego Józefa, no i żeby te pociągi dzisiaj nie spóźniały, którym jeździsz, żeby zawsze o czasie przyjeżdżały. Chcę z całego serca podziękować wszystkim za wspólną modlitwę, za solidarną modlitwę kapłanom dekanatu kołobrzyskiego, przedstawicielom nawy państwowej, samorządowej. Swoją obecnością dodajecie, panowie, tej modlitwie także szerszy wymiar.
Na Wasze ręce przekazujemy słowa szacunku i wdzięczności tym wszystkim, którzy w naszej Ojczyźnie w tak niezwykły sposób spieszą ofiarnie pomocą tym, którzy bronią swojej Ojczyzny za wschodnią granicą. A na ręce obecnego wśród nas księdza kapelana szczególne słowa wsparcia i modlitwy w stronę wszystkich wspierających w obronie żołnierzy, służb, przedstawicieli służb mundurowych oraz kapelanów wspierających ich duchowo. Dziękuję wszystkim obecnym tu w Bazylice, księdzu proboszczowi, gospodarzowi tego miejsca za przygotowanie tej modlitwy, mediom za dobry przekaz. Miejmy nadzieję, że przez to ta bazylika jest wiele, wiele razy większa, także nie tylko poprzez fakt liczniejszej modlitwy osób z nami się łączących, ale także i poprzez trwałość tej modlitwy, jej owoce. Do wojny, mówią niektórzy, tak jak nawet do największego zła, można się przyzwyczaić. Nie daj Boże. Niech Boże błogosławieństwo sprawi, by w nikim z nas nie było ani przyzwyczajenia, a tym bardziej zgody na to, co złe w świecie, w nas również. Niech trwa w nas to modlitewne wsparcie tej batalii o pokój na świecie i w ludzkich sercach, a święty Józef, który przewodzi dzisiejszej modlitwie, niech jeszcze bardziej owoce tej modlitwy utwierdzi. Wszystkim życzę owocnego przeżywania czasu Wielkiego Postu. Dużymi krokami zbliżamy się do Wielkiego Tygodnia i za niedługo już przeżywanych świąt paschalnych. Niech zmaga się w nas gorliwość przygotowania, a owoce także tego czasu niech będą zwielokrotnione poprzez tę modlitwę, która nadaje tym dniom, temu czasowi także szczególnego i niepowtarzalnego wymiaru. Dotąd czytaliśmy o wojnie, słuchaliśmy opowiadań, konferencji, oglądaliśmy filmy. Dzisiaj mamy ją za naszą najbliższą granicą. To nadaje powagi i tym myślom, i tym refleksjom, ale myślę, że jeszcze bardziej przynagla nas do uświadomienia sobie tego, że pokój nie jest dany raz na zawsze. O pokój trzeba walczyć. Warto o tym też pamiętać w naszym polskim klimacie, gdy czasami opisujemy to, co się w naszej Ojczyźnie dzieje jako wojnę polsko-polską. Na to też z naszej strony nie może być zgody ani przyzwyczajenia się do tego. Więc wszystkim, także tym, którzy są odpowiedzialni za niesienie dobrych wiadomości w świat, życzymy pokoju w sercach i w umysłach. Bądźmy, jak modlił się święty Franciszek, narzędziami Bożego pokoju we współczesnym świecie. Pan z wami i z duchem twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa.